Witam was, moi drodzy, jestem Siegfried Q, a to są pierwsze wrażenia z gry, co się zwie Armored Warfare, czyli właściwie, nie wiem, odpowiedź na World of Tanks od kogoś innego, czy coś. W sumie nie zastanawiałem się, dostałem kluczyk do bety, więc stwierdziłem, że pogram. I do wyboru na razie mam M113 i PT76. Wezmę PT76, wygląda bardziej bojowo. Mission PvP niedostępny z jakiegoś powodu, może muszę być ze znajomymi. A generalnie, jeżeli ktoś z was ma też betę tejże gry, możecie mnie dodawać do znajomych. Oczywiście nazywam się Siegfried Q, jak żeby inaczej. Jakiś garaż, jakieś upgrade'y. Dobra, nie wiem, dawać. Battle PvP. Players. 23, 28, Mocho Kaman. A ja jestem gdzie? Klasa, LT. Aha, pierwszy ten... Aha, w mojej klasie nie ma... W moim tirze nie ma nikogo. Trochę bida. Czyli krótko mówiąc, mam najbardziej kupowaty czołg. A nie, patrzcie, są jakieś pierwsze levele, co oni wszają. Już myślałem, że jakąś kupą będę grał jako jedyny, ale wychodzi na to, że nie, że kilka innych... Nawet ktoś ma też PT-76 i dwie osoby mają M113, czyli w moim teamie będą trzy takie same nuby jak ja, a w przeciwnym teamie będzie 5 takich nubów jak ja. Normalnie jestem przeszczęśliwy z tego powodu, bo to znaczy, że nie będę jedyną osobą, która lamiła. Aczkolwiek World of Tanks grałem dawno temu i to było nieprawda, więc może być generalnie kiepsko jeszcze bardziej. Helikoptery, frrr, niech se lecą. W sumie powinienem sprawdzić sterowanie jakieś chociaż. Controls. Wsad, hamulec na spacji, coś tam. Smoke grenade, nie wiem. Reload na C? Powaliło ich? Dobra. Brum, brum. Jedziemy! Znaczy na prawym mam taki celownik luźny, żeby się rozglądać, jak przytrzymam prawy przycisk myszy. Wow. Myślałem, że ten lód może pode mną pęknąć, takie odgłosy dziwne. Mam jakiś limit amunicji, to chyba, ale chyba w wocie tak samo jest, prawda, że amunicję trzeba kupować przed misjami i takie tam pierdu. Nie wiem, mówię, grałem bardzo malutko. Bardzo możliwe, że w to też pogram bardzo malutko. Co to za klikanie do diabła? Jadę 30 na godzinę, zawrotna prędkość. Gościu, nie chowaj się w krzakach, bo do ciebie dobiję. Aha, i celowniczek mój, tak? Jakieś pip, co to było? Czy ja mogę zniszczyć ten dom na przykład? Bum. O kurde, mogę! Ale wajer, widzieliście to? No to ten, czy w wocie da się też niszczyć budynki? Jeśli nie, to znaczy, że ta gra jest pod tym kątem ciekawsza. Ale chyba tylko pod tym kątem. Znaczy nie wiem pod jakim jeszcze, bo nie grałem w WOTA. W WOTA grałem raz, znaczy się, albo dwa, albo trzy. O, strzelają do mnie! Strzelają do mnie bardziej! Ale o co, come on? Ej, weźcie się, odwalcie! Ja gdzieś tam strzelam, dobra, ja się chowam tutaj. Generalnie zgaduję, że to po prawej to moja HP. Czyli, no, delikatnie mówiąc, jest kiepsko. O kurde, tu jest jakiś ziom, który do mnie wali. O, tam jedzie drugi! Nie! O, rozwaliłem go! Musiał tu przyjechać z małą ilością HP. O, ktoś tu wypluje z tego typa. Idę pomóc. Tam za mną chyba jakiś sojusznik, ale widzieli się szybko strzela strasznie. Jakieś, o, karabiny czy coś tu mają. Nie ogarniam trochę tego celowania. O, ten ziom tu się chowa, bo mam tyle HP co ja chyba. O kurde, za mną ktoś jest! Aaaa, wiedziałem, że nie zdążę się obrócić!
Co się dzieje? O co chodzi w tej grze? Wow! Strzelił in roz, ale fajny jest czołg, taki tam mógł mieścić. Co to ma jakąś lampę czy co? Ogromny to jest. Wyświetlacz, przeciwnik patrzy się na to i tutaj lecą kreskówki, no, ale fajna bajka. Potem BOOM headshot i nie żyje. Dobra, idziemy do garażu. To jest pewnie tak jak w WoCie, że się ginie i od razu się bierze na tym czołg i jedzie na następnego meczu czy coś. Póki tam, no, to nie jest zajęty. Więc jedziemy! A nie da się opcji w międzyczasie zajrzeć. No dobra, trudno. O, mogę ikonkę zmienić. Dawać tą. Ale tych ikonek jest od groma, no kurde. Naprawdę. Nie wiem, czy będę chciał w to więcej grać, bo gdzieś to jest tak samo nudne jak WoT. Znaczy dla mnie nudne, bo WoT był dla mnie nudny. To nie będę w to dużo grał, ale wam pokażę, że taka gra w ogóle istnieje. Jakby ktoś chciał alternatywę dla WoTa z jakichś różnych powodów mi nieznanych. To taka alternatywa oto tutaj jest. No i teraz jakieś duchowe pole, pole duchów, jak zwał, tak zwał. I dlaczego ta gra nie ma tutoriala? Tam jest jakiś krzyżyk na mapie. Hi, salute and have fun, folks. Fuck you very much. Ale ja bym chciał dowiedzieć się. Help, attack, score overlay, toggle cursor. Break. A co chodzi? Co robię na F? A jak nacisnę R, to on sobie po prostu jedzie powolutku do przodu. A jeszcze tam jakoś inaczej. A to jest to szybkie strzelanie, które widziałem w poprzednim meczu. Co to było? Aha, czyli oni mają już jakieś artylerie, moździerze i inne pierdoły. Ej, to niesprawiedliwe. Aha, czyli ten... Dobra, to kółeczko to jest... Łooo, ale się rozpędziłem. Co mam na E? Tam tu się, czy mi się wydaje? Gdzie jest jakiś... O, tu jest zoom. O, ja mogę zoomować! No kurde, teraz mi o tym mówicie? Patrzcie, deszcz pada na moje ten ekran. Aj, aj! Kurde, zepsułem drzewo. Ale to mnie wandal. Patrzcie, jakieś lotnisko, co to jest? Czasem jakiś... Ty, a nie, oni się za kurką chowają. To ja sobie pojadę. Tunel! A nie, to jest, myślałem, że to jest tunel, ale to nie jest tunel, to jest ten. Hangar jakiś, schowają się w hangarze. Tu mnie na bank nie znajdą. O! Dobra, gdzie by tu jechać, to ja nie wiem jeszcze. Ale się wszyscy chowają za tą górką. Dobra, pojedźmy tędy. Może z tą górkę jakoś ich tam dorwę. Już nie wiem, czy się teraz ktoś mnie załatwi, no nie będę wiedział skąd. O, no właśnie o tym mówiłem! Co się dzieje? Strzelają do mnie! Uciekaj! Kurde, jakieś kamienie. O, uciekamy! Kościół, w prawo, w prawo! W prawo, w lewo! Uciekaj! I tam coś było. Ja pierdziele, strzelają do mnie. Tam jest jakieś kółeczko. Oooo! Hamuj, kurcze! Chowaj się za tym domem. Dobra, cicho teraz. Strzelam do niego, nie wiem co to... A coś... A coś mu się tam robiło! Ale mnie rozwalił jednym hitem. Oczywiście miałem ciulaty czołg, jak żeby inaczej. Tam aż po lewej, strzelaj! Gościu, strzelaj! Dupa. A, tylko ja byłem na tyle inteligentny, żeby się tam wpakować na Hamca, tak? O, on też umarł, jak to się stało.
dziwne, że mój team przegra. Ale mogę się mylić. 5 do 3 dla przeciwnika. Ale ja tam coś uszkodziłem, więc moja śmierć nie poszła na marne. Dobra, olecam. Idziemy do garażu. I co teraz? O, i teraz ten czołg jest wolny. Co to jest to? Ale że o co chodzi? A nie wiem, bierzemy ten czołg i jeszcze raz i jedziemy gdzieś tam strzelać. Póki możemy, to poszczelamy, nie wiem o co chodzi. No tak, no, jak widzicie, to taki drugi WOT, tak właściwie, nie wiem, czy to się różni od WOTa, bo w WOTa nie gram, więc to raczej wam wizualnie powinno... możecie sobie zobaczyć. Ja sobie poszczelam jeszcze chwilę, a potem zginę. Znowu duchowe pole. Pole duchów. Jak dwa, tak dwa. Został niestety ten krzyżyk tam na mapie, co był taki, jeszcze tam były flary, nie wiem czy widzieliście, płonęły wokół. O, teraz my jesteśmy koło tego krzyżyka, tak? Czyli teraz my bronimy, oni atakują, a może u nas wcześniej też było to. Tylko ja oczywiście nie ogarłem i nie zauważyłem. Czyli to chodzi o to, że nie wiem, to trzeba dotrzeć czy coś? O co w tym chodzi? Limited access gameplay footage. Aha, i to mi nie zniknie przez cały czas, tak? Ech. Dobra, co tam chcecie? Limitowany, nielimitowany, guzik mnie to obchodzi. Jak mi się to nie będzie podobało, albo będzie mi się nudziło, to po prostu, nie wiem, oddam komuś moje konto czy coś. Nie prezentuję je. No ile tak się da w ogóle. Na pewno nie będę przecież podawał mojego hasła i loginu. Jeszcze login to wykrytku, haha, bardzo trudny. Ale hasło to wcale nie jest kod raz, dwa, trzy. Więc... Da, ja jadę w drugą stronę mapy. Co mi się popierdzieliło w ogóle? Patrzcie, kreski, nie? Nie wiedziałem, że na wojnie takie kreski są na ziemi. Uuu, kamienie! Unikajmy kamieni. O, ale patrzcie, dzięki temu jak się rozpędziłem. Normalnie 35 na godzinę. Ło, 40! Zawrotna prędkość! Jechałem tyle wczoraj na rowerze. Aż mój pies się przeciągnął. Też by pewnie chciało tak zapierdzielać. Nie wiedziałem, że czołgi są takie wolne. Zresztą myślałem, że są szybsze. O, tam coś... O, tam... O, coś się tam dzieje. O kurde, ale przeładował. Jasny gwint. To był zły plan. To był bardzo zły plan. To był bardzo zły plan. O, ale... Coś zrobiłem, a potem zginąłem. Spoko. Nie mam pojęcia, co się stało. Ale już jest 2-2. No i ten... W tej grze dłużej się jedzie do walki, dłużej się ładuje mapę, niż się gra faktycznie. Po prostu... Ojejku. Nie, to nie jest dla mnie. I co, ja chcę sobie kupić jeszcze jeden czołg. Ja chcę sobie kupić jeszcze jeden czołg. Dilerzy. Shishkin albo... Wolfli? Myśl, a potem działaj? Siła poprzez odporność. Dawać mi siłę przez odporność. Walić tam myślenie. Myślenie jest dla innych gier. Co to jest? A bot, za hajsy. Dawać mi go za hajsy. Co to są za hajsy? Nie mam takich hajsów. Co to jest za gra głupio, trzeba mieć hajsy? A, mam 10 tysięcy, poczuję 12 na których z tamtych czołgów. Czyli co? Teraz chodzi o to, żeby czekać tutaj. No patrzcie, ale te czołgi mają jakiegoś expa tutaj. I co? Było tyle, jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z Armored Warfare. Nie chce mi się czekać. Tak więc ten, jak chcecie, to sobie pograjcie, jak nie chcecie, to sobie nie pograjcie, jak chcecie, to sobie nie dodajcie do znajomych i napiszcie pod tym filmikiem, że dodaliście nie do znajomych i że chcecie sobie pograć. A, zaraz, dostałem czołg z powrotem. Jedziemy jeszcze raz! Co tam się będziemy? Jak teraz uzbieram, patrzcie, mam 10 tysięcy, teraz może dostanę jeszcze ze 2, to wtedy będę miał na trzeci czołg i wtedy będę mógł jeździć i szczelać jak potłuczony. W sumie już jeżdżam i szczelę jak potłuczony, ale mógłbym bardziej. Tak więc,
Armored Warfare, chcecie to grajcie, chcecie to nie zaprosić. Co to za wykrzyknik tutaj? A ja tego nie mogę oczywiście kliknąć. Nie masz przyjaciół. Och, jakie to smutne. I to, ej, ja chcę grać w grę. W Tomb Raider najlepiej, bo to tak średnio w sumie. Ojej, jedziemy. Patrzcie, w środku też mam ten zasrany napis. Ja pierdzielę, w 5 milionach miejsc on będzie. Żebyś nie zapomniał, że to jest beta i w ogóle. Znowu to pole duchów. A i teraz ten krzyżyk jest tam, w piździe daleko. Ja jestem jakąś bardziej wysuniętą drużyną czy coś na północ. Tylko że co z tego, ja się pytam, bo nie wiem. Dobra, jedziemy i to jest ostatnia walka, bo to nagranie już ma ponad 15 minut, to jest najdłużej jak kiedykolwiek grałem w jakieś czołgi. W ciągu ostatnich 5 lat, może trzeba by doprecyzować. Werbock auf nen Zug, hat melde sich bei mir. Okej, cokolwiek powiedziałeś, Fabusku. Patrz jak szybko jadę, frajerze, a wy stoicie tutaj, nuby. Odsuń się. Ty ciulu, co robisz? Jak mi... No bo mi wjechał tutaj, patrz go, głupi czołg. Ajajajajaj, ale cię wyprzedziłem. Nie, tam nie jadę, bo oni jadą, tam jadę za nimi, to może być dobry pomysł. Oni na bank wiedzą, co robią, szczególnie, że to jest pierwszy i drugi level. Ale ten drugi level to na bank znaczy, że ktoś grał. No Skorpiona ma, musiał go jakoś zdobyć. Jeez, how many drunken guys are playing now? Co? Dlaczego? To chyba tylko ty pijesz przed prowadzeniem czołgu. Ja tylko przed lataniem samolotem. I GTA 5. Ha, ha, ha. Tam coś widzę. Nie, 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 nie. A, strzela do mnie. Weźcie tego tam, tego tam! O kurde, amunicja. Gdzieś wali z jakiegoś młodzieża czy coś. No gościu, nie chowaj się za tym. Ej, fajnie, że mi wjeżdżasz w cel. Co za dwa typy, nie? Jak jeden wjechał, cofnął się i drugi wjechał. Trzeci jedzie, świetnie! Super team! Dobra, jedziemy, nie będę z wami tutaj kampił jak ostatni dług. Tam coś jedzie. Wybuchnijmy! Go, nieważne. I co? Do dupy jest ta gra po prostu. Dlatego WOT mi się nie podoba. To takie... Pff, umarłeś, koniec. Wracaj do garażu i czekaj, aż twój czołg skończy być w bitwie. O, wbił pół levela. Mam 24 hajsy. Mogę kupić Szyszkina. Dawać mi Szyszkina Skorpiona. Nie mogę? A, bo muszę... A możesz mi coś nawet do picia. Nie wiem, co tam mi dasz. A ja muszę mieć jeszcze jakieś expy, nie tylko hajsy. Co za głupia gra. Dobra, to jest koniec. A mogę upgrade'ować go? Co to jest? Ja mogę kupić sobie... Co to jest? Ja kupiłem sobie diesla! Ja pierdzielę, ale będę szybko jeździł. A tu mam jakieś te... hajsy i w ogóle, i takie cosie. A co to jest? Co to robi? Ja, lepsza celność w ruchu. To jest coś, czego ja chcę. Tak jest, dajcie mi to za hajsy. A co to jest to? Zwiększa efektywność załogi. Cokolwiek to znaczy, dajcie mi to też, że mam hajsy, kupuję wszystko. Co to jest? O, lepsza celność ogółem. Ja kupię wszystko. Co to jest to? Ja to też chcę. Nie, czekajcie. 219. 100, no, oczywiście, że chcę. Dawać, ja chcę z tego strzelać.
dajcie... Kurde no. Tak, confirm. I ja chcę tu... Amunicję ja chcę. Jak się kupuje amunicję w tej głupiej grze? Tutaj. Amo, no klikam. Auto resupply. Kupuj amo. Co za dziadostwo. Dobra, nie wiem. Nie wiem jak się gra w tą grę. Jakbyście chcieli pograć ze mną, to dajcie znać. A ja się z wami żegnam i już teraz idę poszczelać jeszcze raz z moim nowym, ulepszonym czołgiem, ale to już poza nagraniem. Rozpierdzielę ich w drobny mak. Na razie.